Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Dziwne U mnie Działa, czyli na byłym kanale Scratch SPWZ. Słuchajcie, ostatnimi czasy robiliśmy sobie odcinki, to znaczy ja robiłem, niektórzy z Was oglądali, których to bawiłem się zestawem Arduino, takim najtańszym, jaki można kupić na Allegro który kosztuje 29.99. No i zrobiliśmy kilka projektów z pod podzespołów znajdujących się w tym zestawie. Oczywiście to co tutaj wam pokazałem przez ten ostatni trochę ponad tydzień nie wyczerpuje wszystkich możliwości, które możemy wszystkich możliwości projektów, które można stworzyć w oparciu o ten zestaw za 29.99. No, ale pokazuje na pewno jakie elementy mamy w tym zestawie, no i pokazuje ich, ich użycie. Oczywiście można je ze sobą łączyć i budować dość ciekawe, dość ciekawe projekty, no choćby na przykład możemy zbudować projekt sygnalizacji świetnej, który na tym kanale był wielokrotnie robiony, mamy wszystkie potrzebne podzespoły. No ale dziś załóżmy, że no nam się spodobało tak i ten zestaw w pewnym momencie no, na pewno stanie się niewystarczający. I co wtedy? Dzisiaj chciałbym właśnie na ten temat porozmawiać, co warto by było kupić, żeby się dalej Arduino pobawić. Ewentualnie, jakie można wybrać inne rozwiązanie żeby no, dalej się tym arduino bawić. Słuchajcie, zestaw kosztował 29,99, natomiast ja kupiłem od razu parę rzeczy, żeby dojść do 40 zł i nie mieć kosztów wysyłki, czyli na przykład do zestawu, słuchajcie, dokupiłem czujnik wilgotności i temperatury DH. E... T11, bodajże tak się nazywa ten czujnik. On mnie kosztował, słuchajcie, bodajże jakieś 7 zł, ale chyba to są też tańsze wersje, więc no, to jest taki przykład, jak możemy rozszerzyć nasz zestaw za 29 zł. No i co? No i tu można by było budować taką stację pogody w pewien sposób. Dokupiłem też, słuchajcie, w formie takiego no, komponentu diodę RGB, czyli nie jest to sama dioda. Ale gotowy, jakby podzespół, z którego możemy skorzystać i programować diodę RGB. Czyli na płytce takiej bardzo niedużej jest nalutowana dioda RGB. No, oprócz tego, oczywiście, wszystkie potrzebne rezystory. No i mamy wypuszczone piny, dzięki czemu możemy wepchnąć diodę bezpośrednio w płytkę stykową i od razu ją programować bez konieczności jakby budowy układu z rezystorami, tak. Ciekawa rzecz, też, też chyba koło piątki dorzuciłem, więc tak naprawdę ten mój zestaw, który tutaj mam który sobie kupiłem, kosztował trochę ponad 40 zł. W tej cenie możemy na Allegro znaleźć już inne konfiguracje. W ogóle te zestawy, takie startowe, które są nam proponowane na Allegro, zaczynają się od 29,99, czyli tego, co mamy na stole. Bez, bez tych dwóch czujników, a kończą na kilku stówkach nawet, tak? No i oczywiście możemy wybrać droższy zestaw, tak? Mamy tam jakieś zestawy, większe zestawy XXL i tak dalej, i tak dalej. Mamy też zestawy na przykład takie, no, fajniejsze, wybajerowane w stylu na przykład tutaj zestawów od firmy Botland. Ja akurat pokazuję zestaw do kursu Arduino poziom drugi. Kiedyś, gdy zaczynałem bawić się Arduino, kupiłem zestaw też od Botlandu, co prawda już go mam rozkompletowanego, ale mam tu walizkę, więc wam pokażę, że faktycznie tak było. Całkiem co innego, mam teraz mniej. Ale kupiłem starter kit rozszerzony z modułem Arduino Uno. To wtedy z oryginalnym modułem kupiłem właśnie również od Botlandu w ładnej walizeczce. Wszystko pięknie, ładnie. No i to jest o tyle ciekawe, że jeżeli byśmy realizowali na przykład kursy Forbotu, tak jak tutaj mam do drugiej części, no to tu wszystkie potrzebne. Podzespoły będą. Oczywiście cena jest odpowiednio wyższa, no bo taki zestaw forbotu do kursu w drugiej części bez płytki Arduino to jest chyba ze 170 zł. No i widzimy, że mamy tu dodatkowo taką fajną podstawkę, gdzie możemy przykręcić płytkę, zamocować płytkę stykową. No ale oprócz tego mamy tam jakieś dodatkowe czujniki, o których zaraz będę też trochę mówił. Mamy też ciekawą na przykład listwę LEDów. Tak której nie mam gdzie indziej, więc tu wam pokazuję. Też ją możemy programować. No i do takiego, do takiego zestawu mamy darmowy kurs na stronie Forbota i możemy po kolei no, uczyć się zarówno programować, jak i poznawać te elementy elektroniczne i uczyć się, jak one działają. No dobra, ale słuchajcie, nie jesteśmy wcale skazani na zestawy, bo jeżeli kupiliśmy zestaw najtańszy, powiedzmy spodobało nam się, no to możemy sięgnąć no, po różne Ciekawe, dostępne w internecie za nieduże pieniądze, elementy, którymi możemy rozszerzać nasz zestaw. No i co bym kupił na początek, słuchajcie? Wydaje mi się, że dość istotną rzeczą, która by się przydała, jest ultradźwiękowy czujnik odległości. On jest używany do bardzo wielu różnych projektów, no przede wszystkim do robotów, ale nie tylko, tak? Pozwala nam mierzyć na zasadzie takiego sonara, trochę um, oczu, nietoperza. Odległość od różnych przeszkód, na przykład. Myślę, że dokupiłbym też od razu. A jeśli chodzi o ceny, no to to jest taki czujnik na pewno poniżej 10 zł. Bliżej 5 chyba. Na pewno dokupiłbym też od razu wyświetlacz. No i teraz w zestawie był ten właśnie jednopozycyjny, siedmiosegmentowy. Jak mówiłem, że średnie trochę w użyciu. Tu mam wyświetlacz 16 na 2 taki bardzo popularny wszędzie na Allegro, go znajdziecie. On jest tu dodatkowo w obudowie, ale można go kupić oczywiście bez obudowy. No i ja zdecydowałem się na wyświetlacz od razu ze sterownikiem i kwadrat C, dzięki czemu możemy, wystarczą nam dwa piny sterujące, tak? Oczywiście konieczna odpowiednia biblioteka, ale dwa piny sterujące możemy sterować wyświetlaczem. I ja bym kupował taki. Co prawda można kupić nawet w tych zestawach forbotu Czasem jest wyświetlacz bez tego sterownika, żeby właśnie zrozumieć, jak działa, jak działa wyświetlacz, ale wtedy patrzy się, ile pinów nam jest potrzebnych do sterowania wyświetlaczem. Ten sterownik bardzo dużo rzeczy załatwia. Cena takiego wyświetlacza to bez sterownika około dyszki pewnie 11 zł ze sterownikiem pewnie pod 15 ale co często nie jest ciągle dużo a jak mamy wyświetlacz no to jakby bardzo mocno rozszerzamy swoje możliwości. Oczywiście możemy kupić też wyświetlacz taki OLED, tak? Też fajna rzecz, troszkę może droższa, ale też jakoś nie bardzo droga. Kolejną ciekawą rzeczą, którą można by było kupić do zestawu Arduino, słuchajcie, tego naszego, to będą czujniki PIR, tak? czyli czujniki takie alarm, do alarmów, trochę też pozwalające wykryć jakąś obecność, czyjąś zbliżenie, że ktoś się do nas zbliża. No i na przykład włączyć alarm, też bardzo często dostępne w zestawach, akurat w tym naszym nie było, bo był tani, ale taki czujnik PIR też od 5 do 10 zł będzie nas y, kosztował. Dobra, bardzo często w zestawach mamy też mechanizmy serwo, tak. No to w robotach to często podstawa, natomiast no do różnych rzeczy się przydają. Za chwilę będziemy sobie też pokazywać zestawy edukacyjne, więc tam też serwa są. Dobra. No, płytka stykowa. Ja bym tutaj kupił od razu większą troszkę, bo mamy taką niedużą w zestawie, ale myślę, że kupiłbym taką większą. No, bo lepiej się zdecydowanie buduje układy na większej płytce, szczególnie jak to będą układy bardziej specjalizowane. No i co? Co jeszcze możemy kupować? Słuchajcie, no, w zasadzie jeśli chodzi o Arduino, no to tutaj możliwości są nieograniczone i tych różnego rodzaju czujników, podzespołów jest multum. Na przykład czujnik taki, który bada. Czy na płytkę pada deszcz? Pokazywałem projekt z nim związany pod tytułem Suche pranie, więc możecie sobie tam gdzieś odszukać. Mam na przykład, słuchajcie, joystick. Nie, jeszcze go nie rozpakowywałem, ale do sterowania różnego rodzaju można jak najbardziej użyć. Mam też jeszcze nierozpakowany, słuchajcie, moduł czytnika AirFit, tak? A więc karta, czujnik, bryloczek. Też możemy to oprogramować. Mam tu też na stole, słuchajcie, klawiaturę, tak? I możemy zrobić zamek szyfrowy. Mam silnik krokowy ze sterownikiem, tego silnika, tak? Mam jakiś silnik, widzę, że mi z woreczka wypadł silnik prądu stałego, tak? Nie mam sterownika, przydałby się. Dobra. No i tak naprawdę, jak mówię, jeśli chodzi o te takie pojedyncze podzespoły czujniki, no to tutaj możliwości są nieograniczone, ceny nie za wysokie, więc możemy sobie dobrać, co nam pasuje, jeżeli wiemy, co nam jest potrzebne, bez problemu zakupimy na Allegro w niewysokiej cenie. Co więcej, większość tych czujników można wykorzystać również z innymi mikrokontrolerami, więc na pewno, słuchajcie, tutaj łatwo nasz zestaw rozbudować. No dobra, słuchajcie, ale jest jeszcze inna możliwość, taka dla trochę mniej zaawansowanych użytkowników, o której też już parę razy mówiłem, a mianowicie do Arduino mamy też tak zwane shieldy, tak? No i to może być shield na przykład taki. Czyli takie, taka płytka nakładana na szeroki Arduino w jakiś sposób, rozszerzająca jej możliwości. To jest szyld do prototypowania, czyli tutaj oprócz tego, że mamy tutaj dwa przyciski programowalne, dwie, dwa, dwie diody LED, które nie są tak de facto do niczego podłączone, mmm, tylko są wlutowane, to znaczy są podłączone do masy prawdopodobnie. Natomiast do pinów sygnałowych trzeba je dopiero podłączyć. Tu można dać tą taką małą płytkę stykową i budować układy. Ale mamy też gotowe shieldy, tak, na których mamy nalutowane już układy i wystarczy je programować. No i ten multi shield dostępny na za jakieś 14-15 zł, w którym mamy przyciski, mamy wyświetlacz czteropozycyjny, siedmiosegmentowy, jakiś bazer potencjometr, jakieś gniazda na rozszerzenia, na komunikację bezprzewodową, więc 14 zł i już nasze możliwości. Rostą. Możemy oczywiście kupić szczególnie dla edukacji, to będzie przydatne. Education Board, Code Designer bardzo ciekawa płytka. Słuchajcie, też Wam sporo o tym mówiłem. Code Designer dodatkowo oferuje nam program. No, Education Board, jak kupowałem za 60 złotych, no teraz troszkę jak widzę, cena podskoczyła. Nakładamy, no i od razu mamy przyciski mamy właśnie ten Czujnik, słuchajcie, wilgotności, temperatury, potencjometr, bazer, fotorezystor. Mamy właśnie odbiornik IR, gdzie możemy sterować pilotem. Dwie diody, diody RGB. No, od razu bardzo dużo rzeczy na pokładzie wpinamy, działamy. Education board jest tak naprawdę rozwinięciem projektu dostępnego w internecie, który i płytki, którą produkuje bardzo wielu chińskich sprzedawców i nazywa się to Easy Shield Module. Jak widzicie, bardzo podobna oczywiście wykonanie jest sporo gorsze, nie jest do końca kompatybilna, ale sam, ale większość rzeczy jest tak samo jak na tamtej, nawet kiedyś w programie, programie Code Designer była możliwość wybrania tej płytki i obsługiwania jej, no teraz już tą możliwość usunięto, ale taki shield możemy sobie na Sharduino nałożyć. Mamy też bardziej specjalizowane shieldy, tu na przykład mam shield z wyświetlaczem i przyciskami, no też bardzo fajna sprawa, możemy zrobić takie menu wyboru, ciekawa rzecz, no i co ciekawe, tania, jak barszcz, bo ten akurat, ta wersja wyświetlacza kosztuje też chyba około 15 zł. Jest nowsza, ta nowsza jest trochę droższa, ale też nie jakoś bardzo droga. No i oczywiście na tych shieldach mogą być różne rzeczy, jakieś tam moduły komunikacji bezprzewodowej, więc z tych shieldów do Arduino też znajdziemy multum. Do tych shieldów znajdziemy też najczęściej biblioteki, które bardzo ułatwiają nam obsługę. Tych shieldów. No oczywiście shield możemy zmontować sobie sami, pokazywałem taki model Byta, który wykorzystywałem na lekcji, zrobiony właśnie w formie shieldu, też możecie sobie znaleźć. No oczywiście, jeżeli mamy więcej pieniędzy, to możemy skorzystać z gotowych zestawów edukacyjnych, no i tutaj... Ten, który chyba byłbym polecał na dzień dzisiejszy, czyli co-designer. Do niego oczywiście, ja to jest zestaw ten mega edukacyjny, który tutaj gdzieś na stronie zobaczymy. Ten no trochę sobie kosztuje, słuchajcie, ale jednak ma bardzo dużo rzeczy tych właśnie czujników podzespołowych, o których mówiłem wcześniej, czyli Arduino Uno. Do tego, do tego właśnie Shield Code designer, płytka, wyświetlacz, wyświetlacz matrycowy, serwa. No i tam oczywiście były też różnego rodzaju diody rezystory, żeby budować układy na płytkach. Dodatkowo, słuchajcie, code designer ma na YouTubie kanał, i właśnie rozpoczęli, rozpoczęli taki kurs programowania Arduino z zestawem Code Designer. Oczywiście taki zestaw można albo bardzo podobny zbudować się samemu. No i tutaj jest moja wersja, mój klon, można powiedzieć, takiego zestawu, z tym, że tu jest większy wyświetlacz, 20x4, bardzo fajny wyświetlacz, ale już właśnie przez to, że większy, to cena jest znacznie droższa, bo to już jest chyba około trzech dych. Natomiast tutaj, ja go może uruchomię, ponieważ na nim mam właśnie przykład takiej stacji pogodowej yy, z wykorzystaniem właśnie tego czujnika tutaj czyli DHT11. No i tutaj widzimy, że mamy, mierzymy temperaturę, wilgotność i e, wykorzystujemy też jeszcze fotorezystor, żeby zmierzyć światło, oświetlenie pomieszczenia. No elegancko, słuchajcie. Ten program znalazłem właśnie wyszukując Easy Shield Module, bo to jest właśnie nie... nie jest to wersja, właśnie ta tania chińska, nie? Tylko, że tu mam taką, ta jest troszkę lepiej wykonana, troszkę była droższa, ale teraz widzę, że na Allegro nie ma, raczej są tylko z tymi żółtymi pinami. Tam wykonanie raczej słabe. Jeżeli chcecie dobre wykonanie, to Education Board designer Szczególnie, że tam właśnie mamy program. Dobra, więc taki zestaw edukacyjny można kupić można sobie coś podobnego samemu. Zbudować. Fajna, fajna sprawa. No oprócz tego, słuchajcie, pokazywałem wam, no bo to tutaj, nawet ten zestaw edukacyjny od Co-Designer to jest rozbudowa zwykłej płytki Arduino, tak? Jest to projekt no otwarty, który no rozszerza nam możliwości dzięki przede wszystkim takim na przykład Education Board, ale w dalszym ciągu pozwala nam jak najbardziej. Budować y, takie zestawy z pojedynczych czujników. I oprócz tego na moim kanale oczywiście pokazywałem wam zestawienia, zestawy trochę bardziej zamknięte, jak na przykład y, Part Edu V3, gdzie tutaj no jest to już przemyślane. Także dużo rzeczy mamy w tym zestawie. Y, akurat y, ten zestaw wymaga Arduino Nano, no ale tutaj też. Y, y, Harden przewidział płytkę małą stykową, żeby te zestawy jeszcze rozbudowywać. Ciekawy zestaw jeszcze, jak mówię, do końca nietestowany przeze mnie, możliwość podpięcia przygotowana od razu pod silniki, a więc mogłoby być to jakąś tam małą podstawą nawet do robota, choć Harden akurat dla robotów ma, ma ciekawsze płytki. No i pokazywałem wam, oczywiście tutaj zerkniemy sobie szybko na Stronę Hardena. To rozwiązanie też nie jest bardzo drogie, więc może warto się nim zainteresować. No i jeszcze PyTech Brain, czyli urządzenie zamknięte całkowicie, też oparte na Arduino, z tym, że tutaj założenie jest takie, że będziemy programować to urządzenie w Pythonie, dlatego się nazywa PyTech, tak. Da się programować Arduino w Pythonie, pokazywałem już też na tym kanale. Kto nie widział, zachęcam. Choć nie jest to takie proste, oczywiste i te Arduino stare, bo przecież ciągle Wam pokazuję takie stare Arduino. No, nie jest dedykowane do programowania w Pythonie. Da się, ale to nie jest też takie super łatwe. No, choć oczywiście, dziś już na rynku pojawiają się nowe wersje Arduino. O dużo większej mocy, no bo właśnie moim zdaniem główną wadą Arduino jest mała moc samego sprzętu, tak. Jest to taki komputerek, mikrokontroler 8-bitowy, mała ilość RAMu, mała ilość flesza, który nas trochę ogranicza w dzisiejszych czasach, no ale po pojawieniu się Raspberry Pi, Pico na rynku na Arduino ruszyło zdecydowanie, wypuściło swoje maszyny Arduino dużo mocniejsze, ale również wypuściło Arduino w oparciu o procesor ten do Raspberry Pi Pico, a znaczy ten mikrokontroler do Raspberry Pi Pico kompatybilnie właśnie z Raspberry Pi Pico. No i słuchajcie, wypuściło też nowe IDE, które jest jeszcze w wersji beta, ale też ma pozwalać programować na przykład samo Pico, tak? Więc no, jeśli chodzi o Arduino. No to nasze możliwości są olbrzymie, naprawdę możliwe, olbrzymie. Jak już pobawimy się czujnikami, zaczniemy budować jakieś tam podzespoły, znaczy podzespoły, elementy sterujące, inteligentny dom i tak dalej. Bardziej chyba hobbystycznie niż, niż profesjonalnie, bo do profesjonalnych zastosowań są oczywiście lepsze mikrokontrolery, ale na pewno dużo się możemy nauczyć. No to możemy jeszcze, na przykład, słuchajcie, skorzystać z czegoś takiego. No i właśnie. Ja tu mam taki zestaw, który kiedyś kupiłem, jeszcze go nie ruszyłem, ale chyba niedługo zacznę. Zapraszam Was zresztą do ankiety na mojej karcie społeczności, gdzie właśnie pytam, czy się na przykład tym zająć. Mam tu zestaw do budowy robota w oparciu o Arduino ze sklepu Botland. No i jest to też zestaw do kursu. Forbota. No dobra, słuchajcie, co jeszcze mógłbym Wam ciekawego pokazać? Dobra, na koniec jeszcze jedna ciekawa platforma oparta o Arduino. Nie mam jej, ale się poważnie nad nią zastanawiam. Znalazłem ją tak trochę przez przypadek. Co ciekawe, produkują firma Polska. Choć jest to raczej no, firma międzynarodowa, ale, ale pochodząca z Polski. Dobra. Jest to coś, co się nazywa TME Art. W tej chwili w wersji 2, i to jest taka płytka, do której wkładamy nasze Arduino Uno. No i mamy tutaj yy, dużo ciekawych różnych komponentów, które pozwalają nam, się, wła nam właśnie się uczyć programowania yy, w oparciu o Arduino, ale te elementy już są na tej płycie, tak? Czyli jak widzicie, to jest dość duża płyta, bo to jest tak przynajmniej ze cztery razy większe od samego Arduino, nawet więcej. Yy, tu jest bardzo dużo rzeczy już na płycie, czyli możliwość wpięcia wyświetlacza tego 16x2, co wam pokazałem, wyświetlacza OLED. Mamy przyciski, które mogą też być jako takie przyciski menu, potencjometr, buzzer, yy, tu chyba jakaś dioda, czy to jest nie? Tu jest czujnik światła, yy, temperatury. Mamy ten mikrofon, yy, co też pokazuje taki czujnik hałasu. Mamy wyświetlacz 7 segmentowy. Yy, no, a oprócz tego, yy, no mamy wypuszczone wszystkie piny z Arduino. Więc no, możemy, to, możemy to rozbudowywać dalej. Ciekawy projekt, nie tani, ale też nie najdroższy z tych, których... Po... Które posiadam, więc być może się nim zainteresuje w przyszłości. No jest w pełni konfigurowalny, to znaczy, tu mamy też zworki, które pozwalają nam na przykład odpiąć te czujniki nie pod konkretnym pinem. Jeżeli na D2 mamy bazer, no to możemy tu zworką go odpiąć i skorzystać z D2 tutaj na tych wyjściach. Fajna, fajna sprawa. No dobra, słuchajcie, myślę, że to tyle, jeśli chodzi o ten mój, mój tydzień z Arduino i zestaw za 29,99. E, powiem Wam szczerze, że moim, że. Mogę polecić chyba ten zestaw, tak? Wydaje mi się fajny. Możemy się dzięki niemu przekonać, czy Arduino będzie nas interesować. Kilka fajnych projektów na pewno da się stworzyć w oparciu o ten zestaw. No, a jeżeli nam się spodoba, no to możemy sobie kupować dalsze, dalsze czujniki. Oczywiście możemy się od razu zdecydować na zestaw droższy. No, ale ja wiem, czy jest taka potrzeba. Wiem, że ja postąpiłem inaczej, ale dziś nie wiem czy właśnie nie spróbowałbym w ten sposób od zestawu najtańszego. Jeżeli mi się spodoba, no to wtedy kupuję droższy, bo nawet jeżeli kupicie zestaw XXL, to może się okazać zaraz, że potrzebujecie do projektu coś czego i tak tam nie ma i trzeba będzie dokupić. Dobra. To tyle. Dziękuję wam za uwagę. Jeszcze raz was zachęcam do wzięcia udziału w ankiecie na moim na moim słuchajcie Kanale. Czekajcie, szybko tam przejdę. Nie przeszedłem oczywiście. Dobra, i tutaj zapytanie jest takie: Czym się teraz na kanale zająć? Czy budować projekty w oparciu o BBC Microbit i zestaw Grow Inventor Kit? Bo taki posiadam, kiedyś kupiłem. Czy może budować właśnie robota opartego na Arduino? I no to właśnie jest to, co Wam przed chwilą. Pokazałem tutaj właśnie, mamy porównanie inwentorkita i tego zestawu Forbota do budowy robotów w oparciu o Arduino. Dobra, dziękuję Wam za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki.